Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry, panie ministrze. Witam serdecznie. Witam pana redaktora i wszystkich obserwujących. I słuchających. Prawo i Sprawiedliwość, że na początku dodam. Panie ministrze, Niemcy się obudziły, same przekażą czołgi Leopard Ukrainie i zgodzą się też na przekazanie ich przez sojuszników, tak jak Polska. Kiedy to się stanie? Kiedy nasze, należące dzisiaj do polskiego wojska czołgi na Ukrainę trafią? Panie redaktorze, najpierw chciałbym powiedzieć, że nie zgadzam się z tym, że Niemcy się obudziły, bo dlatego, że to jest... Albo zostały obudzone. O właśnie, no to chyba bardziej właściwe spostrzeżenie, bo rzeczywiście te działania, które były podejmowane przez ostatnie tygodnie, związane z przekazaniem nowoczesnych czołgów stronie ukraińskiej, to co podjął polski rząd w tym zakresie, tworzenie tej koalicji na rzecz Ukrainy, przyniosło oczekiwany efekt. Ja podkreślam, i to jest chyba wielu może to powiedzieć, że presja ma sens, no bo te ostatnie tygodnie pokazały jednoznacznie, że zależy nam wszystkim, powinno nam wszystkim zależeć, żeby walcząca Ukraina zwyciężyła w tej wojnie. Polska swoją drogą nie mam pojęcia, jak działają jacyś wizerunkowi doradcy niemieckiego kanclerza, bo to było pewne, jak się ta sprawa zakończy. Było pewne, że Niemcy się zgodzą na przykład z tych Leopardów, a to, co po drodze wizerunkowo stracili, no to już łatwo tego odzyskać nie będzie. Panie redaktorze, tak, ale chyba w ogóle nie mają dobrej pasy Niemcy, bo proszę zauważyć, ta propozycja, która była przez nas kreowana odnośnie patriotów, żeby przekazać stronie ukraińskiej. Pamięta pan, minister Lambrecht mówiła, że absolutnie nie jest to możliwe. Patrioty są w systemie natowskim, nie można no i będą też przekazane. Ale to do patriotów się... jeszcze wróćmy, panie ministrze, te leopardy polskie, kiedy na Ukrainę trafią. Okazało się, że i patrioty, i leopardy trafią na Ukrainę. My jesteśmy gotowi, przygotowani do tego, aby przekazać pierwszą, tą jedną kompanię leopardów, 14 sztuk. Stworzymy tą większą koalicję. Oczywiście optymalne by było, żeby przynajmniej była brygada, czy dwie brygady. Ale panie ministrze, ale pytam, kiedy, w sensie na początku, ukraińscy żołnierze będą szkoleni w Polsce, czy te maszyny trafią na Ukrainę? Tak jak zapowiadał pan premier Błaszczak, my przystępujemy już bez zbędnej zwłoki, jak tylko będą decyzje kolejnych państw do tego, aby szkolić Ukraińców na tym sprzęcie. I jestem przekonany, że tylko jak przejdą szkolenia, będziemy gotowi do tego, aby przekazać ten sprzęt stronie ukraińskiej. Oczywiście. A to jest perspektywa, nie wiem, miesiąca, dwóch miesięcy? Jestem przekonany, że to jest perspektywa kilku tygodni. Kilku tygodni, okej. Panie ministrze, a mówi pan koalicja, no bo już kilka krajów też chce brać w tym udział, wysłać swoje leopardy. No Brytyjczycy swoje, czołgi Amerykanie i tak dalej, ale jeżeli chodzi o same leopardy, to ile jest tych deklaracji? Ile czołgów zostanie? Zainteresowanie jest ze strony przynajmniej kilku krajów. No w tej chwili oczywiście Polska, Niemcy. Zainteresowana jest wstępnie Hiszpania. I tu mamy 28 Polska, Niemcy, tak? Bo to jest po kompanii. Dokładnie. Zainteresowane są państwa północy, czyli Finlandia i Norwegia. Więc tworzymy tę koalicję naprawdę bardzo intensywnie. Ale jak podliczacie, bo w Europie jest leopardów około 2000? No około 2300. No, okay. Szacujemy, że uda nam się w tym pierwszym etapie zebrać przynajmniej brygadę. Około 100 sztuk tych leopardów, które będziemy mogli wspólnie przekazać. A to będzie też drugi etap? Stronie Ukraińcy. No, Niemcy zapowiadają, że tutaj w pierwszym rzucie ta kompania, ale będą chcieli przekazać dwa bataliony czołgów, więc tutaj jest deklaracja jednoznaczna. A Polska, panie ministrze, może też więcej leopardów przekazać? Panie redaktorze, my przekazaliśmy już w ogóle stronie ukraińskiej grubo ponad 200 czołgów T-72. One są wykorzystywane. My teraz przekazujemy leopardy. Przekazujemy tyle, ile możemy z punktu widzenia operacyjnego przekazać i spisać ze stanu. No tak, ale czy jest możliwość dalszego przekazania leopardów? Musimy mieć świadomość, że my jesteśmy krajem przyfrontowym. My jesteśmy krajem, który również musi mieć odpowiednie zabezpieczenie, tak, jeżeli chodzi o te kluczowe kwestie operacyjne. Ale rozumiem, że to jest przygotowanie do odpowiedzi nie. Już musimy się zatrzymać, jeżeli chodzi o te leopardy. Nie ma takiej odpowiedzi, że nie, ale w tej sprawie muszą się wypowiedzieć między innymi fachowcy wojskowi, sztab generalny. Bo decyzja polityczna to jest jedno, ale oczywiście te kwestie, które są podejmowane przez wojskowych, ich opinia jest też bardzo ważna. Panie ministrze, czy te czołgi w pierwszym rzucie samych leopardów, ponad 100 do tego jeszcze Abramsy, Challengery, Francuzi też może część swoich przekażą, no trochę tego będzie, czy one pozwolą Ukrainie przejść do kontrofensywy jakiejś, czy pozwolą skutecznie się bronić? Czy to jest taka na tyle nowa jakość, że pozwoli Ukrainie na jakieś wyjście do przodu? To wszystkie działania są podejmowane
zbudowane po to, aby Ukraina mogła w tej wojnie zwyciężyć. I to chyba nie podlega żadnej dyskusji. Dzisiaj Ukraina dzielnie... Ale chodzi mi o to, na ile to robi różnicę? Robi różnicę... Tak, nie wiem, 200 czołgów, tak? Panie redaktorze, sam minister obrony i również szef sztabu generalnego Ukrainy powiedział, że aby oni mogli skutecznie wypierać Rosjan ze swojego terytorium, potrzebują około 300 czołgów. Więc jeszcze jest daleka droga przed nami, aby stworzyć ten, to około 200 ten teraz potencjał. Dostać, jeżeli będziemy, no będziemy się starali, żeby tych czołgów dać jak najwięcej. Oczywiście ważna jest perspektywa czasu, no bo dane wywiadowcze wskazują jednoznacznie, że Rosjanie dokonują pewnych ruchów, przetasowań, jeżeli chodzi o swoje szeregi. Jest mobilizacja. No to jest właśnie, panie ministrze, jak to korelacja czasowa może wyglądać? Pan mówi, że kilka tygodni, jeżeli chodzi o czołgi. A kiedy, co mówią dane wywiadowcze o rosyjskiej ofensywie? Kiedy ona jest spodziewana? Pan redaktor przyzna, że nie będę mógł tego powiedzieć oczywiście w otwartych kanałach, więc proszę mnie zwolnić od udzielenia tej odpowiedzi, żebyśmy my się odkrywali. To co możemy otwarcie powiedzieć, że jest planowana? Dzieje się bardzo wiele, stąd też taka determinacja państw Zachodu, okay. Stanów Zjednoczonych, Polski. A ze strony Białorusi również, też będzie ta ofensywa? No, w tej chwili widzimy, że jest przemieszczanie wojsk, są Rosjanie na terenie Białorusi, więc no też wszystko na każdą wskazuje. Ewentualność musimy rozpatrywać. Panie ministrze, o patriotach teraz trochę porozmawiajmy. Jak tutaj wygląda sytuacja, kiedy te użyczone nam przez Niemcy będą chroniły polskiego nieba, czy kawałka Polski tej południowo-wschodniej? No, widzimy te obrazki, które się przetaczają przez również i polskie media. Te zestawy już są na terenie Polski i udają się w kierunku Lubelszczyzny. Ale rozumiem, że to nie jest kwestia wpięcia wtyczki do prądu i nie, działają tylko... Oczywiście, tylko że nie. No to trochę trzeba, to musi potrwać, trzeba, tak? Więc pytam, kiedy, trzeba kilku, na pewno przynajmniej kilkunastu dni, żeby ten sprzęt odpowiednio zabezpieczyć, przygotować w tych miejscach docelowej dyslokacji. I w momencie, kiedy już on będzie przygotowany do tych działań operacyjnych, wpięcie w system obronny Rzeczpospolitej, bo to jest kluczowe. Te ustalenia... A co to dokładnie oznacza, panie ministrze, że decyzje w sprawie wystrzelania rakiety będzie podejmowało polskie dowództwo, czy to Niemcy oznacza... będą w grupie, która będzie o tym decydowała? Jak to dokładnie to oznacza? To oznacza, że dowódca operacyjny, który odpowiada za wszystkie te kwestie, Centrum Operacji Powietrznych, będzie odpowiadać również za użycie tego sprzętu. Oczywiście Centrum Operacji Powietrznych, gdzie również są oficerowie łącznikowi, są poszczególne nacje, mają swoich przedstawicieli, ta decyzja jest podejmowana. To nie jest tak, że my, czy Niemcy, czy Amerykanie będą o tym decydować. To jest decyzja, mówiąc najbardziej ogólnie, kolegialna, żeby podjąć taką decyzję o uruchomieniu. Ona jest bardzo szybka, dlatego też... Ale w wojsku to chyba jest jakiś dowódca, panie ministrze. Kolegialna decyzja raczej z wojskiem się nie kojarzy. Dlatego powtarzam, że odpowiada za to Centrum Operacji Powietrznych, które jest pod dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. To jest ten obszar, ten podmiot, który odpowiada za użycie i to jest ten podmiot, który podejmuje kluczową decyzję. Czyli to polskie dowództwo będzie decydowało, czy lecą rakiety, czy nie. To był taki warunek, że no, cóż nam po systemie, który nie byłby wpięty w nasz i który nie byłby wpięty w ten system ochrony i obrony wschodniej flanki NATO. To jest rzecz, która na pewno mogłaby z PR-owego punktu widzenia być korzystna, ale z punktu wojskowego mało przydatna. Dlatego to był ten warunek, który pan premier Mariusz Błaszczak jednoznacznie artykułował i stawiał w rozmowach ze stroną niemiecką. Baterie rakiet Patriot, które przyjadą z Niemiec, muszą być wpięte w polski system obronny. Panie ministrze, mówił pan o tej ofensywie rosyjskiej, o informacjach wywiadowczych. Czy dzisiaj, rok niemal od wybuchu wojny, od rosyjskiej agresji na Ukrainę, agresja na Polskę jest mniej prawdopodobna, czy jest bardziej prawdopodobna? Jakby pan minister to ocenił? Panie redaktorze, przede wszystkim proszę mieć świadomość, że my jesteśmy członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jakikolwiek atak wymierzony... No, ale zbroimy się na potęgę. Rok temu też byliśmy członkiem Sojuszu i to nie wystarcza oczywiście. Zdajemy sobie z tego sprawę. Każdy, prawda? Atak wymierzony w terytorium Rzeczpospolitej to jest atak wymierzony w Sojusz Północnoatlantycki, w NATO. I nas również zobowiązują, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania traktatu waszyngtońskiego, ale również i wszystkie kwestie związane z traktatem waszyngtońskim, artykuł 5, ta obrona kolektywna jest związana
zarówno z obroną i ochroną Rzeczpospolitej Polskiej. No, ale panie ministrze, gdyby oczywiście pierwszy gwarancje premier, NATO były takie absolutne, stuprocentowe i niekwestionowalne, to byśmy się nie zbroili na potęgę potężnym kosztem teraz. Proszę pamiętać, że również traktat waszyngtoński mówi to, że każde państwo członkowskie powinno samo sobie zapewnić bezpieczeństwo. Dlatego sprawa odstraszania jest kluczową. Jeżeli my się zbroimy, mamy silną armię, mamy dobrze wyposażoną wojsko, mamy wojsko, które jest dyslokowane tak, na razie blisko potencjalnej linii ataku, to oczywiście stanowimy siłę, która jest w stanie odeprzeć każdy ale atak. Ale odpowiedź na pytanie, czy atak takie rosyjski jest bardziej prawdopodobny, czy mniej? Panie redaktorze, takiej sytuacji nigdy nie można wykluczyć. Ja rozumiem, że nie można wykluczyć, ale jakoś prawdopodobieństwo proszę nie oczekiwać ode mnie, że ja powiem dzisiaj publicznie, że Rosjanie zaatakują Polskę. Proszę mieć świadomość, my dzisiaj robimy wszystko, żeby do zbrojnej agresji na Rzeczpospolitą i na NATO nie doszło. A mówił to Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej. Słuchaczom dziękujemy póki co. Ewentualnie zapraszamy na dogrywkę na stronach m.in. radioplus.pl. Tym, którzy są z nami w internecie od początku, mówimy tylko do usłyszenia. Wracamy za chwilę do tej rozmowy. Radio Plus. Sedno sprawy. Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, jest gościem Sedna Sprawy. Dzisiaj ponownie pana ministra witam. Panie ministrze, jak przebiega zwiększanie stanu osobowego polskiej armii? Bo wiemy, że w perspektywie dekady to ma być razy dwa w zasadzie, prawda? Armia dwa razy większa, a jak tak z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, bo to już rok jest od przecież panie redaktorze, przyjęcia tego planu. My rok 2022 zakończyliśmy stanem osobowym na poziomie 164 tysięcy. Razem z WOT-em. Tak, to są wszystkie rodzaje służby, które są i to naprawdę jest skok olbrzymi, jeżeli chodzi o liczebność polskiego wojska. Warto się też odnieść. No, głównie z powodu WOT-u, panie ministrze. Zauważmy, prawda? Bo jakbyśmy odjęli od tego WOT, to nie ma olbrzymiego skoku. No, panie redaktorze. To jest prawdziwe zdanie, panie ministrze. Ale WOT-u mamy 35 tysięcy. Jasne. I tak, dobrze, że go mamy. Tak jest. Niemniej jednak, to dzięki tym siłom można mówić o zwiększeniu stanu osobowego. Ale to i tak wtedy, odejmując WOT, to jest i tak 129 tysięcy. Mhm. W porównaniu z rokiem 2015 to jest wzrost znaczący. No, 5 tysięcy, a 129, to przyzna pan, że to jest olbrzymi wzrost. Tylko proszę pamiętać o tym, że my mówiąc o armii 300-tysięcznej mamy określoną perspektywę, bo to nie tylko stany osobowe, ale to do tego również infrastruktura, która jest szczególnie istotna, a przecież zdajemy sobie sprawę, że wiele obiektów wojskowych, jednostek, garnizonów zostało rozformowanych i to jest rzecz, która nas dzisiaj determinuje. No i oczywiście ten sprzęt, o którym mówię. Jasne, ale panie ministrze, ale rok temu te założenia zostały przyjęte, ustawa o obronie ojczyzny i tak dalej, to jak w ciągu roku to się zmieniło? Ilu więcej żołnierzy mamy od roku? Ustawa o obronie ojczyzny wprowadziła nowy rodzaj służby, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. W zeszłym roku założyliśmy sobie plan przeszkolenia 15 tysięcy osób, czy wprowadzenia do tego systemu 15 tysięcy osób. Zakończył się ten ubiegły rok poziomem prawie 17 tysięcy. Przekroczyliśmy nasze limity, nasze plany. W tym roku mamy zdecydowanie większe limity, bo zaplanowaliśmy, że przeszkolimy w tym zakresie 25 tysięcy osób. Już na pierwsze szkolenie w pierwszych dniach stycznia zgłosiło nam się 1400 czy 1700 osób. A to są osoby, które pozostają w służbie przez rok czasu, czyli 28-27 dni szkolenia podstawowego i później 11 miesięcy szkolenia podstawowego i później mają otwartą drogę do tego, aby zostać wcielonym do służby zawodowej. No więc to pokazuje chociażby ten element, który jest związany ze zwiększeniem liczebności polskiego wojska. A jeżeli chodzi o tych, którzy przechodzą na emeryturę, to ilu wojskowych w tym roku planuje pani ministrze odejść na emeryturę? Bo wydaje się, że jest tutaj problem, jak spojrzymy na to, jak szybko przebiegają prace nad nowym pomysłem dodatku nazywanego antyemerytalnym dla wojska i innych służb. Po 15 latach ten specjalny dodatek ma powstrzymać masowe odejścia. To jak to wygląda, jeżeli chodzi o wojsko? Jakie jest ryzyko, że będą to masowe odejścia? Myślę, że na pewno ta decyzja złagodzi ten trend. Każdego roku ze służby odchodzi około 4-5 tysięcy. My szacujemy, że to będzie liczba około 5 tysięcy żołnierzy, więc ona nie będzie w sposób znaczący odbiegała od tych, które były w latach poprzednich.
17 stycznia, kiedy pojawiła się informacja o wprowadzeniu tego 5-procentowego dodatku dla tych, którzy mają za sobą 15 lat służby, już w ciągu tych pierwszych kilku dni ponad 160 wniosków wycofano, jeżeli chodzi o rezygnację ze służby. To ponad 5 tysięcy tak, złożonych już wniosków, tak? Ja mówię o ogólnej liczbie, o której mówimy, odejść z wojska. To nie jest tak, że w ciągu tam miesiąca 5 tysięcy, no bo to absolutnie... Nie, no rozumiem. Absolutnie nie. My podsumujemy w momencie, na koniec lutego podsumujemy, jak to jest z liczbą odejść z wojska, dlatego, że to jest w tej chwili ta sytuacja płynna i na pewno ta propozycja, która została złożona, tego dodatku 5-procentowego plus za każdy rok służby plus jeden dodatkowy procent, na pewno przyczyni się do tego, że ci doświadczeni żołnierze będą chcieli dalej służyć. Zresztą dajemy im takie możliwości, bo rozwój zawodowy, modernizacja, nowoczesny sprzęt, ale również i warunki finansowe dzisiaj w wojsku naprawdę są na bardzo wysokim poziomie. Panie ministrze, to tak na trochę inny temat, czy Ministerstwo Obrony Narodowej, czy pan minister, wiecie, ilu Polaków walczy z Rosją na Ukrainie? Bo co jakiś czas dochodzą informacje o polskich żołnierzach, którzy giną, prawda? Panie redaktorze, gdzieś się takie przejawiają. Takie informacje, oczywiście to są informacje, które informuje nas służby, czy agencja wywiadu, czy służba wywiadu wojskowego. Panie redaktorze, ja mogę operować tylko tymi oficjalnymi kwestiami, które nastąpiły w roku 2022. To jest się o zgodę, tak, niewiele ponad 20 osób, które wystąpiły o zgodę na służbę w obcym wojsku. I o tym, na tym mogę bazować i o tym mogę tylko mówić. No tak, ale no zdajemy sobie sprawę, że tych osób jest dużo, dużo więcej, panie ministrze, tak? Pewnie tak, bo przecież mamy też informacje, że są też osoby, które nie tyle walczą, co na przykład wspierają armię ukraińską poprzez to, że powstają różnego rodzaju grupy ratowników medycznych, którzy też pod bronią. No ale to inny, no też, ale oni też pod bronią, no, są zaangażowani w pomoc armii ukraińskiej, więc no, tego jest... Ale jeżeli chodzi o żołnierzy, to są setki? Panie redaktorze, nie mam pełnej wiedzy, nie chciałbym tutaj wprowadzić jakiegoś przekłamania. Panie ministrze, czy Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad nową polityczną, strategiczną dyrektywą obronną? Panie redaktorze, my cały czas pracujemy intensywnie nad różnymi dokumentami. No, ale to jest chyba taki istotny, prawda? Które są. Oczywiście wojna na Ukrainie wymusza na nas również działania i też zmiany naszych dokumentów o charakterze strategicznym, więc na pewno bez wątpienia to są rzeczy, które muszą podlegać weryfikacji. To co się zmieniło, panie ministrze, jeżeli chodzi o perspektywę naszego obronnego działania, bo to rozumiem, że takie scenariusze są przede wszystkim przyjmowane i brane pod uwagę, jeżeli chodzi o wiedzę naszą po tym roku i perspektywę rosyjskiego ataku, to na ile i jak zmieniły się nasze strategie i plany. Panie redaktorze. Jawnej oczywiście. No, właśnie, no, bo, na tym jawnym poziomie, bo zdaję sobie sprawę, że tego typu dokumenty w Wojsku Polskim, czy w ogóle w NATO, mają najwyższy gryf tajności. My określamy to, że to są dokumenty z zakraty, one są zdeponowane. No, ale to na jakimś poziomie, nawet jeżeli chodzi o kwestię odstraszania, to rozumiem, że też dobrze jest coś komunikować. Tak, prawda? Oczywiście, ale też nie chciałbym wprost wskazywać kierunków, w których my podążamy. Dla nas najważniejsze jest to, aby w sposób adekwatny do potencjalnych zagrożeń wzmocniona była wschodnia flanka Rzeczpospolitej, bo to jest kluczowe. My się nie zgadzamy z tym, że tak jak było to jeszcze onegdaj, że oddajemy część terenu Rzeczpospolitej, żeby wojska obce mogły wkroczyć, później bronimy się na linii Wisły i prowadzimy kontratak okrążający potencjalnych przeciwników. Nie, my nie godzimy się na to, żeby jakikolwiek metr, centymetr, kilometr kwadratowy polskiej ziemi został oddany w ręce najeźdźcy, bo widzimy to, co się stało na Ukrainie, na tych przedmieściach Kijowa, w Buczy, Hostomelu. Tam był dramat ludności cywilnej i to mogłoby być powielone również na terytoriach Rzeczpospolitej. Chcemy bronić Rzeczpospolitej od pierwszych metrów, kilometrów od naszej granicy i tak, w takim kierunku podążamy. Oczywiście to, co dzieje się... Ale tak zmienia się właśnie ta polityczna, strategiczna dyrektywa obronna. Panie redaktorze, i to, co stało się w ostatnich latach również,
również działania hybrydowe na polsko-białoruskiej granicy. Potencjalne zagrożenie z północy granicy z Federacją Rosyjską. To wszystko musi być wkomponowane w te dokumenty strategiczne, te potencjalne zagrożenia. A mówił to Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej. Bardzo dziękuję panu ministrowi. Dziękuję, do usłyszenia. Za rozmowę państwu bardzo dziękuję za uwagę i życzę udanego dnia. Sedno Sprawy oczywiście wraca jutro. Radio Plus. Sedno Sprawy. Gotowa do spotkania z państwem jest już Kamila Biedrzycka. Zapraszam serdecznie na Ekspres Biedrzyckiej. Dzień dobry Państwu w czwartek. To jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam i zapraszam Państwa na dzisiejsze spotkanie. Państwa gościem już za chwilę były premier Leszek Miller, obecnie europoseł. Po godzinie 9.45 były ambasador w Niemczech i we Francji, pan Andrzej Byrd. Ale najpierw oczywiście aktualności, jak zwykle na początku naszego programu. Bardzo trudna sytuacja w Ukrainie, drodzy Państwo. Jest tam niezwykle niespokojnie. Trwają alarmy w całym kraju. We wszystkich regionach wyją syreny ostrzegawcze, ale mamy też dobre informacje z punktu widzenia Ukraińców, rzecz jasna. Wreszcie Olaf Scholz, kanclerz Niemiec, poinformował o tym, że odblokowana została decyzja w sprawie przekazania Ukraińcom leopardów. Niemcy przekażą ich 14, ale to nie wszystko, bo administracja amerykańska zdecydowała także o przekazaniu czołgów Abrams. 31 ma na front dotrzeć właśnie od Amerykanów. O tym dziś będziemy mówić. Sprawa druga, no to pytanie, które zostało zawieszone w powietrzu, tak można określić, czyli co dalej z ustawą wiatrakową. Jeden z elementów kamieni milowych, ustawa przywracająca tak naprawdę Polsce energię wiatrową, miała zostać przegłosowana na tym posiedzeniu Sejmu, ale oczywiście pojawiły się problemy, ponieważ co? Ponieważ nie masz zgody w rządzie i w koalicji Zjednoczonej Prawicy. Kij w szprychy oczywiście całemu temu wiatrakowemu systemowi wkłada Solidarna Polska. O szczegółach też będziemy mówić. No i sprawa trzecia, dobra informacja, tak dla odmiany, ponieważ mówiliśmy o Magdzie Linet, no to nie możemy wspomnieć o kolejnym historycznym sukcesie polskiego tenisa. Jan Zieliński w duecie ze swoim partnerem deblowym z Monako, finalistami debla właśnie w Australian Open. 26-latek jeszcze nigdy wcześniej nie grał w finale Wielkiego Szlema. Absolutny szacunek dla Jana Zielińskiego i trzymamy kciuki w finale, rzecz jasna. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Startujemy. Kontynuujemy, drodzy Państwo, jeszcze sprawę Jana Zielińskiego, bo jest naprawdę o czym mówić. Wraz z Monakijczykiem pokonali w półfinałowym spotkaniu trwającym blisko 2 godziny w trzech setach swoich konkurentów 6-3, 5-7, 6-2 i zagrają w finale Australian Open. To kolejny historyczny, fantastyczny absolutnie wynik w historii polskiego tenisa. Przypomnę, Magdalinet dzisiaj zagra także o finał. Wielka sprawa. Trzymamy kciuki. Oczywiście będziemy Państwu donosić jutro, jak to wszystko się rozwinęło. Jeżeli przy sporcie jeszcze jesteśmy, to jedna, tym razem niestety wstrząsająca informacja, dlatego że Międzynarodowy Komitet Olimpijski, drodzy Państwo, zdecydował o tym, to jest absolutny skandal, że sportowcy z Rosji i z Białorusi mogą wrócić do rozgrywek olimpijskich. To jest przełom tak naprawdę dla światowego sportu, mówią jedni, bo MKOL właśnie opublikował stanowisko w tej sprawie. Wiemy, że miały być sankcje nałożone na tych sportowców w związku z agresją na Ukrainę. Wiemy oczywiście, że
przede wszystkim Rosja, ale także Białoruś jest winna tejże agresji. Co prawda oni nie będą mogli używać barw narodowych, no ale wiadomo, że sportowcy z Rosji radzą sobie świetnie, występując chociażby w rozgrywkach rozmaitych, także na Australian Open z obrzydliwym absolutnie znakiem Z, pokazując swoją przynależność do narodu rosyjskiego. Biorąc pod uwagę jednoczącą misję ruchu olimpijskiego, prosząc i zachęcając go do wypełnienia tej jednoczącej misji, pisze MK Ol, szczególnie w czasach podziałów, konfrontacji i wojny, szanując prawa wszystkich sportowców do bycia traktowanym bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zgodnie z kartą olimpijską, żadnemu sportowcowi nie należy uniemożliwiać udziału w zawodach tylko z powodu paszportu. Ja to skomentuję krótko. Obrzydliwe i kompromitujące. Przechodzimy, drodzy Państwo, teraz do kwestii przełomu w wojnie w Ukrainie, bo ta sytuacja może być przełomem, tak przynajmniej twierdzą eksperci. Wszystko będzie zależało od tego, w jakim tempie i w jakiej liczbie czołgi Ukrainie zostaną przekazane. Tak jak już Państwu wspomniałam, Niemcy przekazują Leopardy, administracja amerykańska przekazuje Abramsy, ale to nie wszystko. Ja tutaj mam dokładne wyliczenia. Stany Zjednoczone 31 Abramsów, Hiszpania nie wiadomo jeszcze ile, ale jest obietnica przekazania Leopardów. Niemcy 14 Leopardów, Polska 14 Leopardów, Wielka Brytania 14 Challengerów. Mamy także obietnice ze strony Finlandii, Danii, Norwegia 8 Leopardów, Holandia 18 Leopardów. Czy to wystarczy? Czy to jest taka sytuacja, która pozwoli na odwrócenie losów tej wojny? Nad tym dzisiaj oczywiście będziemy się pochylać. No niemniej jest to przełom, bez wątpienia, bo po raz pierwszy państwa sojusznicze w takiej liczbie przekazują Ukraińcom broń. To oczywiście odbiło się bardzo głośnym echem na Kremlu. Putin reaguje na decyzję przede wszystkim Berlina. Widać, zabolała go to w sposób szczególny. Złowróżebne słowa padły z ust rosyjskiego dyktatora. Sięgnął w swojej propagandzie bowiem do czasów podziału Niemiec po II wojnie światowej, drodzy Państwo. Jego słowa przypominają też kalumnie kierowane z Moskwy podczas zimnej wojny. Putin mówił na wczorajszym spotkaniu ze studentami Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego właśnie o Niemczech i o Stanach Zjednoczonych w tym kontekście i stwierdził tak. Po II wojnie światowej Niemcy zostały podzielone, jak wiadomo, na cztery sektory: amerykański, brytyjski, francuski i sowiecki. Związek Radziecki zakończył okupację, a Stany Zjednoczone nie. Czyli, jak widać, Putin brzydko się chwyta już w tej chwili i straszy Niemców okupacją amerykańską. To właściwie już chyba trzeba zostawić bez komentarza. Dla porządku, tylko odnotowuję dla Państwa ten fakt. Dzisiaj ustawa wiatrakowa w Sejmie miała być przeprowadzona, żeby można było kontynuować starania o pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, no ale okazuje się, że prawdopodobnie nie dadzą rady posłowie przegłosować tej ustawy. Plan był taki, że dadzą radę, ale odezwała się Solidarna Polska. W związku z tym posłowie PiS twierdzą teraz, nie zdążymy, nie ma takiej opcji, nie wiemy co się dzieje, jesteśmy zarobieni. Tak to w skrócie można określić. Problem polega na tym, że pojawiła się dość kontrowersyjna i hamująca tak naprawdę tę sytuację poprawka, która mówi o tym, że w razie sprzeciwu grupy mieszkańców co do postawienia wiatraków, rzecz jasna, konieczne będzie referendum w sprawie elektrowni ewentualnej, jeżeli chodzi o wiatraki. W związku z tym znowu jest ciemno, ale ja do Państwa mówię, proszę się nie wyłączać i nie regulować odbiorników. Więc ustawa wiatrakowa prawdopodobnie nie przejdzie, ale mamy także dzisiaj w Sejmie kodeks wyborczy. Kolejna bardzo kontrowersyjna propozycja Koalicji Zjednoczonej Prawicy. Co zrobi opozycja? To się wydaje pytanie kluczowe, bo z jednej strony trudno jest hamować zmiany, które mają zwiększać frekwencję wyborczą i tak nie najlepszą, jeżeli chodzi o Polskę w ostatnich latach, ale z drugiej strony no, te zmiany są pomyślane w taki sposób, żeby po prostu działało to na korzyść Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo jestem ciekawa, co na ten temat Leszek Miller powie. Tak samo jak o doniesieniach, drodzy Państwo, w sprawie list wyborczych Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Wiedzą Państwo, że no rozjechały się, mówiąc delikatnie, drogi Koalicji Obywatelskiej i Szymona Hołowni. Wystąpienie już tegoż właśnie lidera Polski 2050 bardzo dokładnie dla Państwa analizowaliśmy przez ostatnie trzy dni i teraz się pojawia pytanie, co dalej. No i zdaje się, że Donald Tusk nie ma zamiaru
zamiaru czekać na Hołownię, ponieważ pojawiła się nowa inicjatywa. W koalicji z Platformą Obywatelską będzie ruch Tak dla Polski, czyli ruch najpopularniejszych polskich samorządowców. Podobno na listach wyborczych koalicji w każdym okręgu do Sejmu ma znaleźć się trójka popularnych samorządowców, burmistrzów, wiceprezydentów, czy też prezydentów poszczególnych miast, także starostów. Taką informację dostali wczoraj działacze ruchu samorządowego Tak dla Polski. Idziemy do wyborów razem z Koalicją Obywatelską, potwierdza jeden z prezydentów. Ja nawet wiem, który, ale Państwu powiedzieć nie mogę. Być może pojawi się jutro u nas w programie. Zobaczymy. Także tutaj Koalicja Obywatelska ma swoją inicjatywę. Na ten temat także rozmawiać będziemy. Jeszcze jedna ciekawa informacja, a właściwie dwie na koniec, bo wiem, że pan premier Miller już czeka, więc nie chcę, żeby czekał zbyt długo, ale o tym państwu powiedzieć muszę. Lista Prawa i Sprawiedliwości upada po raz trzeci. Tym razem chodzi, drodzy państwo, o Europejski Trybunał Praw Człowieka. Polska nadal nie ma tam swojego sędziego. Sytuacja trwa już 2,5 roku, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość daje takich kandydatów, którzy są absolutnie nieakceptowalni ze względów i doświadczenia, i sposobu powołania tutaj w Polsce dla właśnie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. No i dwukrotnie odrzucono już listę z polskimi kandydatami. Pierwszy raz w kwietniu 2021 roku, drugi właściwie ponad rok temu, 19 stycznia 2022 roku. Tych samych kandydatów w obu turach wystawiono, rzecz jasna. No ale okazało się, że w dalszym ciągu Polacy nie mają swoich przedstawicieli, choć mieć powinni właśnie w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. I jeszcze kłania nam się pan Tadeusz Rydzyk, a właściwie kłania się pieniądzom, a właściwie to kłania się Ministerstwu Obrony Narodowej. Suma zwala z nóg, jeżeli chodzi o to, co Rydzyk dostał właśnie od resortu obrony narodowej, to jest ponad 700 tysięcy złotych. Tyle MON zapłaciło telewizji Trwam za propagandę, właściwie no tak to trzeba nazwać, i za propagowanie służby wojskowej na antenie tejże telewizji. Tyle, że problem polega na tym, że wszystkie badania wskazują, że głównymi widzami badania oglądalności, rzecz jasna, telewizji redemptorystów są osoby 50+. No to nie jest to raczej wiek poborowy. Ale co tam? Kto by się czepiał szczegółów, drodzy państwo? 700 tysięcy od MON-u dla Rydzyka. I na tym kończymy aktualności. Przechodzimy do rozmowy z panem premierem Leszkiem Millerem. Zapraszam. Szanowni państwo, propozycje, które nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości zaproponował, propozycje skierowane do Sejmu, są propozycjami poszerzenia faktycznego działania procedur i mechanizmów demokracji. Chcemy, aby każdy obywatel, niezależnie od tego, czy żyje w wielkim mieście i do lokalu wyborczego ma jedną przecznicę, jedną ulicę, 5 minut drogi, czy taki, który do lokalu wyborczego ma 5 kilometrów i jest starszą osobą, żeby też miał szansę zagłosować. Sądzę, że wszyscy Polacy, którzy pomyślą o tym w sposób zupełnie oderwany, odseparowany od niepotrzebnych emocji politycznych, przyznadzą rację, że dobrze jest poszerzać zakres mechanizmów i procedur demokratycznych, i ta ustawa tylko i wyłącznie to czyni, plus jeszcze dodatkowo to, aby wybory były jak najbardziej transparentne, jak najbardziej czytelne. W 100% uczciwe, transparentność, przezroczyste urny. Ja jestem zwolennikiem kamer w każdym lokalu wyborczym i tak dalej, i tak dalej. Sądzę, że to jest bardzo czytelny, bardzo czytelna propozycja ustawowa. I bardzo miło mi przywitać naszego pierwszego dziś gościa, były premier Leszek Miller. Dla porządku dodam, że obecnie europoseł. Kłaniam się, panie premierze, dzień dobry. Nie słyszę niestety pana premiera. Nie wiem, w czym jest problem. Panie premierze, o chwilę cierpliwości poproszę. Koledzy, mam nadzieję, za chwilę postarają się rozwiązać ten problem. Kuba, odbiór. Czy będziemy się łączyć z panem premierem ponownie, czy jest szansa, że usłyszę pana premiera za chwilę? Zaraz powinnam usłyszeć. Tak obiecuję. Kuba, proszę trzymać Kubę za słowo, w razie czego pretensje nie do mnie. Zaczniemy, drodzy państwo, oczywiście od kwestii przekazania czołgów dla Ukrainy. O tym już też państwu wspominałam. Wszyscy czekali na decyzję Niemców przede wszystkim w tej sprawie. Panie premierze, Leszku Millerze, czy słyszymy się? Dzień dobry raz jeszcze.
Ja panią słyszę. Fantastycznie, ja pana też słyszę. Zaczniemy od tej najważniejszej informacji, na którą czekało wielu tak naprawdę, czyli przekazanie czołgów Ukrainie. Wiemy, że Niemcy po bardzo, bardzo długiej i wyboistej drodze powiedziały tak, chociaż Olaf Scholz nie mógł odpuścić sobie i w tym krótkim przemówieniu powiedział, że no, nie zgadza się z tymi, którzy twierdzili, że Niemcy zbyt wolno podejmowały te decyzje. A jak jest według pana? To jest decyzja dobra, ale i tak spóźniona? To się dopiero okaże, dlatego że nie jest tak, jak pewnie duża część opinii publicznej myśli, że te czołgi wejdą do walki jutro czy pojutrze. Otóż one wymagają bardzo dobrze wyszkolonych załóg, wymagają zapewnienia logistyki, no i amunicji, której nie produkuje się na Ukrainie. Więc specjaliści twierdzą, że ich zdolność bojowa nastąpi gdzieś po 3, może nawet 4 miesiącach. Więc trudno nam w tej chwili powiedzieć, co będzie za 4 miesiące. No właśnie, tym bardziej, że zapowiadana jest, nie będziemy wchodzić w sprawy wojskowe, bo nie jesteśmy od tego ekspertami, natomiast no, fakty są takie, że ofensywa Rosji jest zapowiadana już na wczesną wiosnę, więc może się okazać, że no, przekazanie tych czołgów po prostu nastąpi za późno. Czekaliśmy zbyt długo jako Zachód. To jest w tej chwili to jest bardziej przełomiczny, bo jeśli ktoś liczył na przykład na Kreml, że NATO się w tej sprawie nie porozumie, że nie będzie jednolitego stanowiska państw, które są w NATO, a które jednocześnie posiadają Leopardy, no to się głęboko pomylił. Natomiast pytanie jest takie, dlaczego tak długo Amerykanie opierali się presji Niemców, żeby razem z Leopardami przekazać Abramsy? Gdyby zgoda Białego Domu była szybciej, no to i Leopardy byłyby szybciej. Czyli pana zdaniem to opóźnienie, tak to nazwijmy w cudzysłowie, to jest odpowiedzialność nie Niemców, jak twierdzi większość opinii publicznej, ale właśnie administracji amerykańskiej. Znaczy Niemcy chcieli mieć jakąś polityczną przykrywkę i uważali, że najlepiej będzie, jeżeli Amerykanie dadzą swoje czołgi. I stąd też Scholz wielokrotnie się na ten temat wypowiadał. Możemy dać Leopardy, ale Amerykanie niech dadzą swoje Abramsy. No, Amerykanie nie chcieli tego zrobić, dlatego to tak długo trwało. No wiemy, że sprawa stanęła na ostrzu noża podczas ubiegłotygodniowych rozmów w Ramstein, no ale efekty na szczęście są takie, że jest porozumienie. Ale czy pana zdaniem możemy wyciągnąć wnioski, które mówią o tym, że ta jedność sojuszników natowskich, tak to nazwę, przez chwilę była zagrożona? Przez moment tak. Przez moment wydawało się, że tutaj żadnych ustęp czy ze strony Niemiec, czy ze strony innych krajów europejskich czy ze strony Stanów Zjednoczonych nie będzie. No ale okazało się, że świadomość potrzeby jednolitego działania i działania skoordynowanego była większa niż jakieś indywidualne polityki, które oczywiście te kraje uprawiają. Pana zdaniem, znaczy inaczej, pan rozumie taką, a nie inną postawę Niemiec w tej sprawie i to, że tak bardzo długo dochodzili do ostatecznej decyzji z rozmaitych historycznych i nie tylko względów. Czy właśnie pana zdaniem to wynika ze względów historycznych, czy raczej z sentymentu do Rosjan i polityki, którą Niemcy no bardzo pobłażliwie wobec Putina prowadzili przez kilkanaście ostatnich lat, jeżeli nie więcej? To z wielu powodów wynika, między innymi z takich natury historyczno-psychologicznych. Sam miałem okazję przeczytać tekst, który się ukazał w Niemczech oczywiście, którego wymowa była taka, że czołgi z czarnymi krzyżami na Ukrainie to jest jak najgorsze wspomnienie, bo kiedyś już takie czołgi walczyły na ziemiach i na stepach ukraińskich. Ale myślę, że chyba najważniejszy tutaj problem polegał na tym, że Niemcy myślą już o tym, co będzie po wojnie
i zakładając, że Rosja będzie powoli stawała się normalnym partnerem, zwłaszcza handlowym, więc oni nie chcą po prostu palić wszystkich mostów. Ale sądzi pan, panie premierze, że Rosja, wybiegamy daleko w przyszłość i to bardzo nieznaną także z perspektywy czasu, ale uważa pan, że Rosja wróci do bycia normalnym partnerem, także gospodarczym, handlowym, finansowym? To trudno powiedzieć. Z tymi władzami, które są w tej chwili, na pewno nie. Mhm. No ale przecież Rosja dalej będzie trwała. Będą jakieś władze rosyjskie. Ja przypominam sobie, co się działo po II wojnie światowej, gdzie wydawało się, że Niemcy już nigdy nie będą żadnym partnerem dla zwycięskich aliantów, dla zwycięskich koalicji. No a niedużo trzeba było lat, żeby przekonać się, że jest inaczej. Panie premierze, to teraz kwestia dotycząca ewentualnej możliwości reakcji na to, co się wydarzyło na Kremlu. Oczywiście możemy tylko domniemywać, możemy się tylko domyślać, ale wystąpienie Putina to podczas spotkania ze studentami świadczy o tym, no, że bardzo go zabolała decyzja, właśnie Niemców szczególnie, których to Niemców Putin straszy okupacją amerykańską, oczywiście wracając do czasów zimnowojennych. Czy to jest pana zdaniem, mam na myśli przekazanie czołgów, duży cios nie tylko dla armii rosyjskiej i w ogóle dla starcia na froncie, ale także politycznie, wizerunkowo dla Kremla? Mnie się wydaje, że to jest poważna sprawa, dlatego że prawdopodobnie Kreml zakładał, że Niemcy nie pójdą tak daleko, to znaczy, że nie będzie zgody nie tylko na planie czołgów, które są w pozycji Bundeswehry, ale także nie będzie zgody na przekazanie czołgów, które zostały sprzedane do innych krajów, a żeby one mogły walczyć gdzie indziej niż kraj docelowy, no to musi być zgoda producenta, czyli zgoda Niemców. Więc zapewne liczono, że tego nie będzie i że tutaj uda się tą szczelinę w ciele NATO poszerzyć, no i stąd też pewnie ta irytacja władców Rosji. Panie premierze, za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę, ale mamy małe problemy z internetem i z dźwiękiem od pana, więc poproszę, żeby jeszcze raz koledzy do pana zadzwonili. Zaraz będziemy kontynuować sprawę między innymi czołgów, ale przejdziemy także do polskiej polityki. Ja państwu przypomnę jeszcze, Stany Zjednoczone mają przekazać 31 czołgów Ukrainie, Hiszpania 7, Niemcy 14, dokładnie tyle samo co Polska. Polska także 14, Wielka Brytania również, ale tym razem chodzi o Challengery. Jest także decyzja Finlandii i Danii, ale jeszcze bez konkretnej liczby. Norwegii to jest 8 czołgów, Holandii 18 czołgów. Mam nadzieję, że już pana premiera będzie słychać lepiej. Panie premierze, szef sztabu ukraińskiego mówił o tym, że żeby utrzymać linię frontu czołgów potrzeba 300. Będzie ich około 100, maksymalnie 150. To jest trochę mało. No tak, poza tym tu jest problem natury logistycznej, dlatego że oprócz leopardów będą też inne czołgi, będą inne wozy bojowe piechoty. Jednym słowem to będzie taka militarna wieża Babel, która na pozór jest bogactwem, ale w praktyce jest bardzo uciążliwa, dlatego że skoro mamy tyle rodzajów uzbrojenia, różnych typów, o różnym kalibrze i tak dalej, to jest tylko kłopot, a nie bogactwo. No właśnie, i teraz pytanie, panie premierze, z czego to wynika? Czy my po prostu nie mamy zasobów, żeby Ukrainie pomóc bardziej? Czy nie możemy jej pomóc, dbając także o własne bezpieczeństwo? Bo wielu zwraca uwagę, że oddając swój sprzęt, osłabiamy swoje bezpieczeństwo. Znaczy, brzmi to brutalnie, no ale trzeba mówić jak jest. No oczywiście, to jest prawda, to po pierwsze. Po drugie, to głównie wynika z braku unifikacji podstawowych typów broni w strukturze Paktu Północnoatlantyckiego. Ja uczestniczyłem w Brukseli 2 dni temu w takiej dyskusji w mojej komisji IMCO, gdzie była próba przedyskutowania możliwości produkowania na obszarze Unii Europejskiej broni zunifikowanej, to znaczy broni, która jest do użycia w każdym momencie, co byłoby bardzo potrzebne właśnie w tej chwili.
No ale ponieważ Amerykanie mają swoje czołgi, Niemcy i kawałek Europy ma swoje, Francuzi mają swoje i tak dalej, i tak dalej. No to wie pani, przecież ten czołg wymaga ogromnej współpracy serwisowej. Trzeba mu zapewnić paliwo. Na przykład amerykańskie Abramsy jeżdżą na paliwie lotniczym, a nie takim używanym przez pojazdy lądowe. Trzeba zapewnić serwis, trzeba zapewnić części zamienne, warsztaty naprawcze, amunicję i tak dalej, i tak dalej. To jest potworny wysiłek. No właśnie i tutaj logistyka rzeczywiście może najwięcej problemów przynieść. Kończąc wątek ukraiński, panie premierze, ja chciałam jeszcze pana zapytać o pana tweet sprzed kilku dni, kiedy jeszcze prezydent Andrzej Duda był w Davos, to użył takiego sformułowania, że nie martwcie się, my odbudujemy Ukrainę. I pan to skomentował krótko, acz dosadnie. Wy odbudujcie Ukrainę, my odbudujemy Polskę. Więc tu są dwa wątki. Nie powinniśmy jako Polacy, polski prezydent nie powinien składać takich deklaracji pod tytułem odbudujemy Ukrainę? Oczywiście, że nie, bo to jest bardzo protekcjonalne. Mhm. Jest mówienie Ukraińcom, dajcie, nie martwcie się, wiemy, że sami sobie nie dacie rady, to my wam odbudujemy wasz kraj. Więc ja takich rzeczy nie akceptuję, bo dla wielu Ukraińców to jest coś bardzo protekcjonalnego i wręcz niedopuszczalnego. No dobrze, za Ukraińcy, Ukraińcy muszą odbudować sami swój kraj, przy pomocy oczywiście, ale oni będą odbudowywali swój kraj. To teraz druga część tej wypowiedzi, odbudujemy Polskę. Czy pan wierzy, patrząc na to, co się dzieje chociażby tu w Polsce, w polskim parlamencie, w opozycji, kiedy pan słuchał na przykład Szymona Hołowni w sobotę, kiedy przyglądał się pan głosowaniom i w sprawie kodeksu wyborczego i przede wszystkim w sprawie Sądu Najwyższego, to naprawdę ma pan takie poczucie, że będziecie odbudowywać cokolwiek jako opozycja po Prawie i Sprawiedliwości? To się da zrobić w takiej sytuacji? Wie pan, jestem zawiedziony, że prawdopodobnie jednej listy nie będzie i w związku z tym szanse PiS-u na trzecią kadencję rosną. Ale szukam zawsze jakiejś alternatywy. I pomyślałem sobie, że jeśli nie będzie jednej listy kandydatów, to zróbmy jedną listę wyborców. To znaczy my wyborcy, którzy dzisiaj mają przed sobą różne propozycje opozycji, zjednoczmy się głosując na jedną listę, na tą, która ma największe szanse wygrać z PiS-em. Czyli na Koalicję Obywatelską, nazywajmy rzeczy po imieniu. Tak, oczywiście. A jak podoba się panu ten pomysł, który od razu właściwie po wystąpieniu Szymona Hołowni wyszedł, czyli rozszerzenie listy, a właściwie nie rozszerzenie, tylko zastąpienie niektórych działaczy, polityków samorządowcami? Wiemy, że ruch Tak dla Polski ma iść do wyborów z Koalicją Obywatelską. Wiemy, że na listach w każdym okręgu do Sejmu ma znaleźć się trójka popularnych samorządowców. Czy pana zdaniem to jest jakieś rozwiązanie i czy to jest dobry pomysł? To na pewno pomoże, jeżeli dotyczyć to będzie tych samorządowców, którzy cieszą się autentyczną popularnością w swoich środowiskach. No bo przecież głosowanie to jest czasami nie wybór według kompetencji, a wybór według popularności. Więc samorządowcy łączą jedno i drugie najczęściej i jeśli by byli zainteresowani startem w wyborach do Sejmu, no to trzeba im to ułatwiać oczywiście. No problem tylko polega na tym, panie premierze, że no, były już w poprzednich latach próby takiego pojednania polityków centralnych z politykami samorządowymi, to się nigdy nie udało. Czy pana zdaniem w tej chwili są jakieś sygnały, jakieś fakty, które świadczą o tym, że tym razem to się może udać? No jest inna ordynacja, jeśli chodzi o wybory do samorządów. Jest ograniczenie kadencyjne, którego kiedyś nie było. Mhm. Więc myślę, że większa część prezydentów, burmistrzów i tak dalej będzie się zastanawiać, co mają robić. Czy może kandydowanie do Sejmu jest dobrą propozycją i może lepiej kandydować do Sejmu w sytuacji, w której na przykład do samorządu będzie trudniej.
Panie premierze, raz jeszcze poprawiamy dźwięk. Za chwilkę się słyszymy i przejdziemy do kwestii związanych z Krajowym Planem Odbudowy, dlatego że tutaj dwie kontrowersyjne historie. Jedna związana z nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, to państwo pewnie znają na pamięć, ale druga dotyczy ustawy wiatrakowej, energii wiatrakowej. Według Solidarnej Polski, to już mówię do pana premiera po raz kolejny, mamy tutaj sprzeciw Solidarnej Polski. Ministrowie Solidarnej Polski, panie premierze, twierdzą, że wiatraki zmieniają kurs lotu ptaków, że mogą źle wpływać na zdrowie. No i w związku z tym PiS już twierdzi, że no raczej tej ustawy na tym posiedzeniu przeprowadzić się nie da i została zgłoszona poprawka w sprawie przeprowadzania referendów w miejscach, gdzie miałyby stanąć elektrownie OZE. Jak pan to skomentuje? No wie pani, nie ma ustawy o OZE, w tym przypadku o wiatrakach, no to kamień węgielny, który z tego wynika, nie jest zrealizowany. A więc zgoda Komisji Europejskiej na uruchomienie środków się oddala. Myślę zresztą, że o to chodzi, że Solidarna Polska nie tyle wierzy w te swoje brednie, że tam krowy przestają dawać mleko albo ptaki tracą orientację, tylko dla nich to jest jeszcze jeden oręż w arsenale walki z Unią Europejską i z KPO. W sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym też, mówiąc delikatnie, zgody nie ma. W związku z tym możemy chyba już postawić taką tezę i wysnuć taki wniosek, że pieniędzy z KPO do czasu wyborów też nie będzie. Raczej tak. Ja sądzę, że to jest ukryty cel Prawa i Sprawiedliwości. Doprowadzi do sytuacji, w której nie będzie pieniędzy przed wyborami, po to, żeby zaatakować w kampanii wyborczej Unię Europejską i powiedzieć, że mamy do czynienia z wrogą organizacją, która nie chce dać pieniędzy Polakom, pieniędzy, które się należą. Tylko ostatnio, panie premierze, polskiemu rządowi w tej retoryce podłożyła się sama Unia Europejska, konkretnie Parlament Europejski w związku z tą gigantyczną aferą korupcyjną. Wiemy, że sytuacja jest bardzo trudna. Wiemy, że wiceszefowa siedzi w więzieniu i czeka, jak rozumiem, na rozwój wypadków. Katar w tle. 60 podejrzanych osób, w tym dwóch polskich europosłów z Prawa i Sprawiedliwości, Tomasz Poręba i Ryszard Czarnecki. Oni oczywiście wszystkiemu zaprzeczają. Niemniej ta sytuacja zatacza coraz szersze kręgi. PiS mówi, no właśnie, proszę, spójrzcie, co się dzieje w Parlamencie Europejskim. I to jest ta Unia, która tak bardzo dba o praworządność. Proszę pani, korupcja jest wszędzie. Jest w Watykanie, jest w Warszawie, jest w Stanach Zjednoczonych. I nawet na Ukrainie, jak się właśnie parę dni temu dowiedzieliśmy. Ale czy PiS powie, że nie wolno pomagać Ukrainie, dlatego że tam jest korupcja i że odkryto źródła tej korupcji i uczestników korupcji? No przecież nie powie tak. Dlatego że najważniejsze w zwalczaniu korupcji jest to, żeby instytucje, które są powołane do walki z korupcją, działały bez zwłoki i działały skutecznie. I tak właśnie jest przy okazji Parlamentu Europejskiego. Mhm. Tutaj wszystkie instytucje, zarówno dotyczące samego parlamentu, jak i instytucje belgijskie, zareagowały szybko i wzorcowo. I to jest zasadnicza różnica, jeśli chodzi na przykład o Polskę, bo w Polsce instytucje, które mają walczyć z korupcją, nie walczą z korupcją, tylko walczą z opozycją. W Brukseli jest dokładnie inaczej. Jest tak, jak powinno być. Panie premierze, tutaj jeden z naszych widzów zapytał, czy kasa dla Rydzyka to też nie jest korupcja. Słyszał pan o tym, że z Ministerstwa Obrony Narodowej Telewizja Trwam otrzymała 700 tysięcy złotych. Chodzi oczywiście o propagowanie służby wojskowej na antenie. Problem w tym, że oglądający Telewizję Trwam to są osoby 50+, albo nawet więcej, no czyli nie w wieku poborowym. Więc poproszę pana w imieniu naszego widza, żeby pan na to pytanie odpowiedział. Czy takie pieniądze dla Rydzyka też można traktować jako swoistą formę korupcji, czy nie? Nasz widz ma oczywiście rację. To jest korupcja polityczna i nie chodzi oczywiście o żadną promocję wojska czy obronności. Chodzi o to, żeby karmić dyrektora Rydzyka pieniędzmi, licząc na to, że on się odwdzięczy w kampanii wyborczej, która przecież będzie w tym roku, no chyba, że PiS zrezygnuje z kampanii wyborczej.
Zrezygnuje? W jakim sensie? No wystarczy jakieś wydarzenie na Ukrainie, żebyśmy usłyszeli, że Polska jest zagrożona, że trzeba wprowadzić stan, jeden ze stanów wyjątkowych i wybory w tym roku się nie odbędą. Ostatnio jeden z ekspertów mówił o tym u nas w programie, że to jest sytuacja bardzo prawdopodobna, że akurat jakoś w okolicach wyborów może nastąpić rosyjski atak w okolicach Lwowa na przykład, co pozwoli na skorzystanie z ustawy, która została znowelizowana właśnie w kontekście wprowadzania stanów wyjątkowych. No właśnie, niekoniecznie w okolicach Lwowa, gdziekolwiek, dlatego że w tej sprawie decyduje rząd. No i się okaże, że wybory, które mają się odbyć jesienią tego roku, nie odbędą się. To jest absolutnie prawdopodobne. To a propos wyborów jeszcze i tych list, o których rozmawialiśmy na koniec. Wczoraj Grzegorz Schetyna powiedział mi, że Koalicja Obywatelska nie pójdzie tylko z Lewicą do wyborów. Nie stworzy wyłącznie listy z Lewicą. Pan rozumie takie stanowisko Koalicji Obywatelskiej? Widocznie Koalicja Obywatelska uznaje, że różnice programowe są zbyt duże. A jeżeli chodzi o Lewicę, to tam nie brakuje postaci, które uważają, że Platforma Obywatelska jest większym wrogiem niż Prawo i Sprawiedliwość. Więc niestety doszło do takich sytuacji. Wie pan, ja byłem zdumiony, kiedy dowiedziałem się, że w głosowaniu nad zmianami w kodeksie wyborczym opozycja, w tym również Lewica, się wstrzymały. Przecież można było tą ustawę wrzucić do kosza po pierwszym czytaniu. Więc to są rzeczy zdumiewające. To jest tak, jakby część opozycji, w tym również Lewica, działały na rzecz PiS-u. Więc mnie trudno to pojąć. Uważam, że to, co się tam dzieje, to są rzeczy niesłychane. No i myślę, że jeszcze nie raz będziemy zaskoczeni przez niektórych działaczy. Panie premierze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Były premier Leszek Miller, kłaniam się nisko. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do widzenia. A u państwa już za chwilę był ambasador Polski, między innymi w Niemczech i we Francji, pan Andrzej Byrd. Warto z nami zostać, zapraszam. To pokazuje, jakby to powiedzieć, różnicę w sztuce dyplomacji uprawianej przez różne państwa w tej chwili. To, co robią polscy politycy, to jest tak zwana dyplomacja jarmarczna. To są krzyki, pohukiwania, ustawianie innych szeregu i tak dalej. To, co robią na przykład Amerykanie i Niemcy, to są oficjalne oświadczenia, że nie udało się uzgodnić, ale żadnych wielkich problemów nie będzie, rozmowy nadal trwają. Natomiast są nieoficjalne przecieki, już dzisiaj się tutaj pojawiły w mediach, o tym, że rozmowy nieoficjalne między przedstawicielami administracji amerykańskiej i rządu niemieckiego były bardzo trudne i wręcz bardzo nerwowe. Ale to jest ta różnica, jeśli chodzi o sposób poprawiania dyplomacji. Pozostawiam pani i państwa o ocenie, która dyplomacja jest bardziej skuteczna. To nie jest język dyplomacji, to nie jest język polityki. Ja myślę, że Polacy, Polska musi być taką instytucją, jeśli chodzi o relacje z Ukraińcami. My jesteśmy, musimy mieć głos ekspercki. To, co powiedzieliśmy, że dajemy, że chcemy dać, chcemy wspierać Ukrainę, że oczekujemy, czy nawet żądamy od Niemców tutaj decyzji. Uważam, że to jest coś naturalnego. Dawno u nas niewidziany, tym bardziej się cieszę. Pan Andrzej Byrd, były ambasador w Niemczech i we Francji. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, możemy dzisiaj powiedzieć tak pełną piersią, bo wreszcie jest decyzja Niemców w sprawie Leopardów. Jest decyzja administracji amerykańskiej w sprawie Abramsów. Za późno? Dobrze, że jest. Decyzje, jak we wszystkich działaniach zazwyczaj w życiu, im szybciej, tym lepiej, jeśli nie zmieniają się w międzyczasie okoliczności. Tutaj one się tylko pogorszyły, dlatego że trwa to dramatyczne bombardowanie okolic Bachmutu i w związku z tym każda zwłoka w dostawie efektywnej broni, która mogłaby pomóc broniącym się Ukraińcom, ma swoje negatywne konsekwencje. Ale po tych słowach troszeczkę krytycznych,
pozytywnie jednak trzeba stwierdzić, że ostatecznie w sumie przetarg, który się troszkę toczył i zwłoka, jaką Niemcy rzeczywiście niepotrzebnie spowodowali, dała w konsekwencji jednak pozytywny rezultat, chociażby to, że Amerykanie zdecydowali się również dać swoje czołgi. To ma nie tylko symboliczny wymiar, ma też wymiar militarny, ale nade wszystko pokazuje determinację wszystkich uczestników tego przez moment trwającego i wydłużającego się niepotrzebnego sporu. No i teraz dochodzimy, panie ambasadorze, do clou tej sprawy. Czy pana zdaniem zwłokę spowodowali Niemcy, czy zwłokę spowodowali Amerykanie? Bo przed chwilą były premier Miller zwrócił uwagę na to, że tak naprawdę Niemcy domagali się tego, żeby Amerykanie też przekazali swoje Abramsy. Amerykanie niechętnie to robili, próbowali tylko zrzucić odpowiedzialność na Niemców i Europejczyków, którzy dysponują Leopardami. I że to tak naprawdę od administracji amerykańskiej zależało, kiedy ta decyzja zostanie podjęta. No przypuszczalnie jedni i drudzy mają swój udział w tym, że sprawa się przedłużała, ostatecznie jest zamknięta. My wszyscy, obserwując tego typu zdarzenia, pamiętamy również propozycję polską wcześniejszą o przekazie dla przykładu patriotów, która skończyła się też ostatecznie pozytywnie i wtedy wszyscy przypinają sobie medale do swoich surdutów, twierdząc, że to my byliśmy tymi pierwszymi albo myśmy byli tym dobrym czynnikiem, który spowodował taką właśnie decyzję. To już jest wtórna sprawa. Powiedziałbym, że jedni i drudzy mieli swoje argumenty, no jedni polityczne, drudzy zapewne militarne. Ostatecznie osiągnęliśmy coś, co pomoże Ukraińcom, dla których czas teraz ma kolosalne znaczenie. Oczywiście wsparcie odpowiednich środków, czołgów bezsprzecznie, ale nie tylko, bo jak wiemy, czołgi same niewiele znaczą. No właśnie, logistyka cała. Cała logistyka wokół nich, plus kilka innych dodatkowych platform, a więc i lotnictwo zapewne, i odpowiednia amunicja, i to trwale dostarczana, bo to jest inny rodzaj amunicji, której przecież Ukraińcy sami nie wytwarzają. Więc jest to wielkie, jak zwykle przy tego typu konfliktach, wielka zagadka i komplikacja logistyczna. Niestety będziemy się na żywym organizmie dowiadywać, jak to działa. I rzeczywiście sytuacja jest trudna, bo mamy informację, że w tej chwili rosyjskie bombowce strategiczne wystrzeliły ponad 30 pocisków rakietowych, oczywiście koncentrując się na tych centralnych regionach Ukrainy. Jest coraz trudniej, jeżeli chodzi o sytuację na froncie. No i wielu też stawia tezę, że tych czołgów po prostu będzie za mało. Ukraińcy chcieli mieć ich więcej. Tak, 300. 300. Na razie wszystko wskazuje, że dostaną 1/3 albo w najlepszym przypadku połowę tego, co zdaniem ich strategów i taktyków wojskowych jest potrzebne po to, żeby albo wzmocnić obronę i wyjść z osaczanych, pomiędzy kleszczy osaczających ich wokół Bachmutu wojsk rosyjskich, albo też dokonać takich ataków, które pozwolą zmienić sytuację na froncie wschodnim. Więc sprawa jest otwarta. My jesteśmy takimi wszyscy obserwatorzy, którzy przewidują oczywiście i troszkę zgadują. Prawdziwi decydenci w tej materii to są wojskowi i politycy ukraińscy, którzy muszą podjąć decyzję. A czy pana zdaniem ta decyzja o przekazaniu czołgów to jest przekroczenie takiego Rubikonu? Taka sytuacja, w której w tej chwili te decyzje o wsparciu sprzętowym będzie podejmować zdecydowanie łatwiej? Bo no na pewno na poziomie czołgów. Psychologiczna bariera. Tak, owszem, ale dodajmy, na poziomie czołgów. A na przykład bo dla przykładu Scholz powiedział, że lotnictwa nie udostępni. Ale wcześniej o czołgach też mówił. No więc właśnie, więc to jest taka sytuacja, że to, co się dzieje na froncie i jednocześnie sposób porozumienia pomiędzy aliantami sprawia, że granice mogą być przesunięte. Jak to się wydarzy, zobaczymy. Następstwem użycie czołgów jest istotne w czasie pokonywania barier terytorialnych, ale pamiętajmy, że ten typ wojny, który jest prowadzony, jest prowadzony również ze wsparciem dalekosiężnych rakiet oraz samolotów, które też te rakiety mogą wypuszczać, jak to robią bombowce strategiczne Rosji, spoza terytorium Ukrainy, obawiając się w tej chwili już i słusznie uderzenia patriotami, prawda? Więc zmienia się również cała i geometria, i technologia tej wojny, ona będzie się dalej jeszcze zmieniała na pewno, w zależności od tego, jak będzie wyglądała sytuacja na froncie. No i mój ulubiony temat, czyli Francuzi. No, i Leclerki, bo ich czołgi. Oczywiście. I też myślą, czy się w końcu domyślą, czy się nie domyślą, pana zdaniem? Ja przypuszczam, że Francuzi tak samo zresztą jak i Niemcy ulegają presji swoich aliantów, to jest pierwsza sprawa, ale również własnych sfer politycznych.
W Niemczech jednak, pamiętajmy, atakowała partię rządzącą nie tylko opozycja CDU-CSU, ale również członkowie koalicji. FDP i Zieloni domagali się... No Scholz nie ma łatwego czasu za sobą. No nie ma, oczywiście. Dokonali zmiany ministra i muszę powiedzieć, że w jednym ze spotkań, jakiś też rozmów wcześniejszych, jak przeczytałem, nie znam osobiście pana Borysa Pistoriusa, ale jak przeczytałem wszystkie jego wystąpienia oraz zobaczyłem go w wielu wypowiedziach, doszedłem do wniosku, że ten, użyję potocznego opisu, ten facet ma, jak to się ładnie po angielsku mówi, ma guts. Nie powiem tego po polsku, bo to jest nieco brzydko brzmiące, że jest to gość, który jednak spogląda znacznie bardziej strategicznie niż jego poprzedniczka. Czyli jest nadzieja na to, że Niemcy na trwałe zmienią to swoje podejście do Ukrainy. A dlaczego do tej pory tak to długo trwało, pana zdaniem? Na trwałe, jak powiadam, w zakresie uzbrojenia tego gatunku, który jest dostarczany w chwili obecnej. Tak. Możemy za chwilę, jak powiemy, jeśli dojdzie do na przykład czegoś takiego, że z jakichś powodów Rosjanie swoimi samolotami wlecą nad terytorium Ukrainy i zaczną ostrzeliwać kluczowe i krytyczne momenty, wtedy głosy z Ukrainy o wsparcie lotnicze nasilą się i znowu powstanie kolejne napięcie. W obrębie aliantów. Każde tego typu, niestety, zwłoka jest samograjem dla Rosjan naturalnie. Po pierwsze, chcą zademonstrować, że Zachód się sypie, a więc pamiętajcie, nasi kochani przyjaciele, na przykład, wymieniam hipotetycznie te państwa akurat, wymieniam z Włoch czy Francji, krzyczcie głośniej kontra tej wojnie, prawda? Musimy mieć świadomi tego, że cały czas tego typu wiadomości wychodzą. Ja wczoraj widziałem Fox, w telewizji można określić prawicowej, amerykańskiej, gdzie pani prowadząca wywiad powiedziała, że dobra byłoby, żona jest kontra wojnie, ale uważa, że dobra byłoby zwycięstwo rosyjskie, bo tylko zwycięstwo rosyjskie tam pozwoli skończyć tą wojnę. Oczy prawie mi wypadły z oczodołów. No, więc tego typu głosy są też. One nie mają charakteru dominującego, ale każdy spór w naszym gronie pozwala Rosjanom podbechtywać tego typu... A pana zdaniem było tak, że ta jedność Zachodu, państw sojuszniczych, była zagrożona przez moment? Ja myślę, że nie. Nie była. Musimy popatrzeć, że rok trwającej wojny doprowadził jednak do... innych sposobów wzajemnych konsultacji poszczególnych członków NATO. Musimy pamiętać, że to jest ogromny test całego NATO, bo wyobraźmy sobie coś podobnego, gdyby się wydarzyło, nie daj Boże, nieco bardziej na zachód i dotknęło granic naszego państwa i mielibyśmy taką samą sytuację, jak mieliśmy z czołgami w sprawie Ukrainy wśród pozostałych aliantów, którzy by się zastanawiali dać czy nie. No ale my jednak jesteśmy członkiem NATO, to jest trochę inna. Owszem, ale tutaj też członkowie NATO zdecydowali się wprawdzie dobrowolnie, nie pod presją jakichś paragrafów Traktatu Północnoatlantyckiego, tylko jednak przez poczucie solidarności z wartościami, które ma bronić NATO. Bo my przecież bronimy czy udzielamy pomocy państwu, które zostało napadnięte przez jednostronną, łamiącą prawo międzynarodowe decyzję rosyjską. Panie ambasadorze, czy pana zdaniem u Niemców cały czas dominuje taki pogląd sentymentu w stosunku do Federacji Rosyjskiej? Przede wszystkim sentymentu finansowo-gospodarczego. Tak nazwijmy rzeczy po imieniu. Czy to już się kończy, czy nie? Na pewno ten element istnieje w świadomości zarówno ludzi, jak i też elit gospodarczych i zapewne też i polityków. Ostatni sondaż w Niemczech pokazał, że ciągle 43% obywateli niemieckich jest przeciwko, czy było w tej chwili, to już czas przeszły, przeciwko dostawom broni, czyli czołgów dla Ukrainy. 39 było za. No jest różnica nieduża, ale jednak istniejąca. Ale jednak, no. Natomiast myślę, że w sferach gospodarczych Niemiec, to co się dzieje w tej chwili na Ukrainie i skala zbrodni, jaką Rosjanie popełniają, dramatycznie i słusznie osłabiła ten czynnik, który funkcjonował do tej pory dość silnie, mianowicie czynnik porządliwego spoglądania w stronę wschodniej, bo to jest duży rynek, zarówno dostaw określonych surowców i półproduktów, jak i też duży rynek dla produktów z kolei niemieckich czy unijnych, prawda? I to są elementy zresztą, których nie należy potępiać w normalnych czasach pokoju. Ale nie mamy normalnych czasów. No, one się skończyły. Skończyły się najpierw agresją w 2014, a teraz w ubiegłym roku. No więc trzeba zacząć spoglądać na te zdarzenia również z punktu widzenia wielkiego dramatu, który się tam odbywa i właściwie ta korekta w nastawieniu następuje. Jak pan sądzi, co się wczoraj działo na Kremlu?
kiedy poszła już ta informacja o godzinie 13, że Niemcy przekazują Leopardy, a później o 18 naszego czasu, że... No, możemy różne rzeczy gdybać, byli wściekli na pewno. Byli wściekli z tego powodu, bo kolejne roszada zrobiona na szachownicy strategicznej państw natowskich nie wypaliła. No bo o to chodziło, żeby dzielić głosy pomiędzy, czy podżegać oponentów tak, żeby oni stawiali opór dłużej i nie dostarczali. Ale ostatecznie to zostało pokonane. No i myślę, że teraz będę się zastanawiać, co czynić. Jak państwo wiecie, i czy pani też wie, przecież pan niejaki Pieskow znany, czy jeden płonąć z wielu... będą te czołgi, bo już płoną. Już tak. Właśnie, już no, obiecał. To wyjątkowo, ognisko, jest obrzydliwa ognisko. Panie ambasadorze, ale chyba takie wrażenie można odnieść, że Putina szczególnie zabolała decyzja Niemiec. Można przynajmniej takie wnioski wysnuć po tym, jak on wczoraj właśnie zareagował podczas spotkania ze studentami. Ja jeszcze przypomnę tylko naszym widzom. Powiedział tak. Po II wojnie światowej Niemcy zostały podzielone, jak wiadomo, na 4 sektory. Tutaj skrócę. Związek Radziecki zakończył okupację, a Stany Zjednoczone nie. Czyli rozumiem, że sugeruje partnerom byłym, obecnym pewnie nie, z Niemiec, że po raz kolejny są zagrożone tym razem przez Amerykanów. Przez Amerykanów. No, to jest stary mechanizm byłego KGB-sty, który widział świat. Tak był trenowany jako oficer szkolony przecież za czasów ZSRR, że agresorem są Stany Zjednoczone, bo one założyły NATO przeciwko aniołom ze wschodu oczywiście, które były niewinne. W Układzie Warszawskim. W Układzie Warszawskim, prawda? Które przecież chciały gałązkę pokoju nieść na zachód, a te łobuzy stworzyły NATO i nam zagrażały. Jeszcze stonka zrzucały. No właśnie, prawda? No jest, te brednie, które były opowiadane, on w nie uwierzył albo udaje, że uwierzył. Mm-hmm. I teraz zostanie to nasilone na pewno w mediach rosyjskich jako otwarta agresja NATO na Rosję. Przez Rosję Putin rozumie dzisiejszą Ukrainę również, oczywiście. Czy pan obawia się o takie poparcie społeczne dla wspomagania Ukrainy, tego sprzętowego, tego wojskowego? Wśród państw demokratycznych. No, mogą pojawiać się tego typu rzeczy jako refleks ewentualnego rozwoju sytuacji na wschodzie. W zależności od tego, co się będzie działo. Bo przecież na pewno Rosjanie nasilą kolejne groźby jądrowe. Które rozrzucali, czy wypowiadali się na ten temat bardzo mocno na początku agresji, którą podjęli. Przez moment to ostygło, ale w tej chwili może nastąpić kolejna fala tego typu zagrożeń i tego typu wypowiedzi, jeśli będą kolportowane dalej, mogą posłużyć ożywieniu obaw wśród państw, obywateli państw zachodnich, w tym członków NATO europejskich również. To ma swoje znaczenie w tym tylko sensie, że to są potencjalni wyborcy politycy, przecież tkwią w tym połączeniu zwrotnym z nimi i w związku z tym, gdyby ta sytuacja miała się zaognić, no wówczas możemy oczekiwać, czy wskazać na potrzebę wyjaśniania podstawowego faktu, który wyjaśniany być nie powinien. Że jesteśmy świadkami najbardziej brutalnej agresji po II wojnie światowej, gdyby przez moment wyłączyć ten okres 50-53 wojny koreańskiej, krótko po podziale obu Korei w 1948 i agresji najpierw północnej Korei w 50 na południową, a potem do tego dołączyły się przecież i Związek Radziecki, i Chiny, i dopiero siłami ONZ-u, głównie pod kierunkiem Stanów Zjednoczonych, udało się powrócić na ten równoleżnik 38, który podzielił to państwo. Trwa ten podział do tej pory. Panie ambasadorze, sięgam teraz do pana dyplomatycznego doświadczenia. Jak pan w całym kontekście tego, o czym rozmawialiśmy, ocenia zachowanie polskiego rządu i polskiego prezydenta wobec Ukrainy właśnie? Skupiamy się wyłącznie na polityce wobec Ukrainy, skupiamy się na rozmaitych wypowiedziach przedstawicieli polskich władz, na przykład prezydenta, który mówił, jak stwierdził Leszek Miller, dość protekcjonalnie odbudujemy wam kraj, po premiera, który stawiał jakieś ultimatum rządowi niemieckiemu w sprawie 2 tygodni na decyzję o Leopardach. Ja pamiętam, że zastępca sekretarza generalnego NATO do spraw operacji, były zastępca, mówił mnie ostatnio, że to jest dyplomacja jarmarczna i że ona z taką prawdziwą dyplomacją ma niewiele wspólnego. Jaka jest pańska ocena? Trwa wojna. W związku z tym w trakcie wojny każdej wśród polityków głównego szczebla powinien panować spokój i w miarę możliwości nieskładanie obietnic ponad możliwości osób czy instytucji je składających. I taką sytuację mamy do czynienia dzisiaj. Musimy pamiętać, że na przykład oskarżani przez niektórych polskich polityków Niemcy za zwłokę na przykład w sprawach wcześniej marderów, teraz czołgów, przekazują Ukrainie
Ukrainy ogromne kwoty finansowe, o czym powszechnie się nie mówi. Ale żeby Ukrainę postawić na nogi po zakończonej wojnie, niezależnie od tego, jak się ona skończy, czy odzyskaniem wszystkich terytoriów, czy też jednak, może, czego nie można wykluczyć, utraty jakiejś, miejmy nadzieję, wtedy nieznacznej tylko części, wszyscy winszujemy, żeby Ukraina wróciła do zakresu swoich granic, takich, jaki miała przed agresją rosyjską w 2014 roku. Co Rosjanie przyjęli, godząc się na powstanie Ukrainy. Poprzednik przecież Jelcyn, czyli poprzednik Putina, to zaakceptował i wszystkie instytucje ówczesnej Federacji Rosyjskiej też to uczyniły. No więc jeśli Ukraina powróciłaby do swoich normalnych granic, to będzie wydatki idące, porównywalne, jeśli chodzi o proporcje zapewne, do odbudowy zniszczonych Niemiec po II wojnie światowej. Wtedy pomogli Amerykanie swoim planem Marshalla, ale za sprawą, pamiętajmy również tego, że Rosjanie zaczęli pokazywać zęby i w związku z tym postanowiono Niemcom pomóc tak, żeby one stały się pierwszym bastionem przed ewentualną napaścią Związku Radzieckiego i Układu Warszawskiego. Panie ambasadorze, pan bardzo dyplomatycznie mi ucieka teraz, odpowiedzi na pytanie. Pani prosiła o dyplomatyczną odpowiedź. No, i teraz wracam do tego. I okay. Polski rząd zatem nie powinien składać obietnic, których nie będzie w stanie wykonać, bo Polska nie jest w stanie odbudować Ukrainy, żeby sprawa była zupełnie jasna. To będzie musiał być wysiłek całej wspólnoty międzynarodowej, czyli Unii Europejskiej, co obiecała, ale zobaczymy, jak dalece będziemy zdolni to wykonać w momencie, kiedy zakończenie działań wojennych przybierze realny kształt. No więc potrzeba udzielania również słownego wsparcia jest istotna, ale również to słowne wsparcie powinno być wcześniej poprzedzone uzgodnieniami. Ale czy liczy się według pana ten styl? Czy nazwałby pan tą dyplomację prowadzoną przez polskie władze także dyplomacją jarmarczną, taką pohukiwania, jakiegoś połajania partnerów? Bo są dwa obozy tak naprawdę, zupełnie skrajne. Jedni twierdzą, że tak się nie robi, że tak nie wolno. Drudzy twierdzą, no jesteśmy w takiej sytuacji, że chwyty wszystkie są dozwolone po prostu i że musimy grzmieć, bo taki jest nasz obowiązek jako Polski. Pan te obozy jakoś pogodzi, czy do któregoś się przyłączy? Ja myślę, że trzeba być tutaj wyraźnie wskazywać na potrzebę pomocy i militarnej, i politycznej dla Ukrainy. I to rząd robi. Natomiast dobór słów czasami bywa niestosowny. Okej, okay, czyli tutaj po prostu nad retoryką samą powinno się popracować. Trzeba się uczyć i w samolocie, i w szkole, i w samochodzie. Pan prezydent podobno się uczy nieustannie, ale to już państwa ocenie zostawimy, czy to jest nauka skuteczna. Panie ambasadorze, czy pan widzi jakiekolwiek, nawet najmniejsze nadzieje na to, że dajmy na to w tym roku będą mogły rozpocząć się jakieś negocjacje pokojowe na linii Rosja-Ukraina? Pyta mnie pani, jakbym był osobą, jakby która potrafi z gwiazd wywierzyć, tak, oczywiście. Wiem, przepraszam, ale nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale bardzo bym chciał, żeby tak się zdarzyło. Ale obawiam się, że takie coś się może zdarzyć wtedy, albo się coś wydarzy Putinowi, póki on żyje, krótko mówiąc, nie widzę takich możliwości. No właśnie, a czy pana zdaniem istnieje, bo to też jest temat, który wraca do nas jak bumerang. I ja nawet nie wiem, czy my kiedyś o tym nie rozmawialiśmy. Chyba tak. Mam na myśli obalenie reżimu Putina. To jest pana zdaniem realny scenariusz, czy absolutnie nie? Obalenie w formie, w jakiej zazwyczaj o tym się myśli, czyli zamachu na jego życie, wydaje mi się to być mało prawdopodobne. Natomiast być może jakieś uzgodnione odstępstwo od władzy pod określonymi warunkami, to już bardziej. Pamiętajmy, że on zrobił taki deal z Jelcynem. Obiecał mu, że w nic nie wejdzie w kwestie jelcynowskie, a Jelcyn miał też za uszami bardzo dużo i da mu pogodę, tak, że będzie mógł spokojnie zajmować się wnukami czy lekturą u siebie na daczy, ale on przejmuje całość władzy i niewykluczone, że coś takiego może nastąpić. Tylko gdybyś... Putin troszkę charakterologicznie, nazwę to eufemistycznie, jest inny od Putina, od Jelcyna. No, każdy jest innym człowiekiem. A to, co zrobił Putin, atakując Ukrainę, dowiodło, że nastąpiło jednak u niego nie tylko przeliczenie się w ocenie sił alianckich, czyli NATO i ich partnerstwa ewentualnego z Ukrainą, ale również, że stracił poczucie rzeczywistości. A ten rodzaj konstatacji raczej wskazuje na trudność, na trudności, które
które będą towarzyszyły ewentualnej zmianie władzy i niebezpieczeństwa w Rosji. Także no, jeżeli chodzi o same działania wojenne, bo tutaj znów o tym mówi administracja amerykańska, przede wszystkim wywiad amerykański, czyli zagrożenie użyciem broni jądrowej. No na razie tak. Taktycznej pewnie na Ukrainie, ale jednak tu znów każda będzie na to z tych rzeczy, oczywiście, kłopocie, tak. Prawda? Jak no odpowiedzieć? Tak. Więc zakładam, że są to rzeczy, które nie zostaną wszyscy zaskoczeni, którymi nie zostaną ludzie i my też zaskoczeni, tylko że ci, którzy się od tych spraw są powołani w strukturach wojskowych i politycznych poszczególnych państw alianckich, ten temat już ze sobą przynajmniej w tej chwili rozważają i starają się znaleźć rozwiązanie należyte. Jest pan spokojny o solidarność wewnątrz krajów natowskich? Ja akurat sądzę, że tak. A co z Turcją, Erdoganem na przykład? Ostatnio znowu jakieś mamy przeciwne wystąpienia. Ja to wszystko rozumiem. On jest przed wyborami i jak to wiemy wszyscy, przed wyborami różne rzeczy się opowiada, żeby wzmocnić swoich popleczników. To jest rzeczywiście sytuacja, którą znamy i z NATO, i z Unii Europejskiej, że raptem ktoś, kto jest członkiem, przestaje respektować określone zasady prawne czy uzgodnień, które były podjęte wcześniej. Ciągle jest przecież Turcja w stanie niechęci ogromnej, to jest łagodnie powiedziane, wobec Grecji. Ich na przykład zasoby czołgów to są ogromne i największe w państwach natowskich z tego względu, że patrzą na siebie nieprzychylnie. To jest łagodnie powiedziane. No więc można domniemywać, że Rosjanie będą robili wszystko, żeby złamać nas w swej jedności. I niewykluczone, że ta prowokacja, która się odbyła w Sztokholmie i w której następstwie Erdoğan odmówił wydania zgody na wejście Szwecji do NATO, była też sprowokowana wspierana przez Rosjan. Ale rozumiem, że są przejściowe turbulencje. No, chciałbym ale co w to do wierzyć. Całości tak. raczej nie ma pan niepokoju. Mam wrażenie, że Turcja również przygląda się uważnie temu, co wyprawiają Rosjanie i wiedząc o tym, że oni mają turecki aktualny problem z Kurdami, a teraz i Kurdowie z Turcją mają, a nie odwrotnie, no ale Erdoğan ma też, ubrdał sobie to, co realizuje przecież od wielu, wielu lat, czyli próbę jednak zdemolowania powstania samodzielnej tożsamości, jakiegokolwiek autonomii ogromnego, odrębnego narodu Kurdów, który mieszka w obrębie Turcji. Znaczy, smutna prawda też jest taka, panie ambasadorze, że przy okazji wojny w Ukrainie każdy kraj załatwia swoje wewnętrzne interesy. Bo tutaj wspomniał pan o Kurdach, o Turkach, tutaj mamy Chiny i Tajwan. Tak. Z innej strony teraz się odezwał Izrael w sprawie Iranu, prawda? Po raz zaangażował się nagle w atakowanie Iranu. Czy w związku z tym, pana zdaniem, istnieje jakakolwiek możliwość stworzenia takiej przeciwnej do naszej koalicji? O tym mówił chyba Ławrow ostatnio. No, Rosjanie usiłują to uczynić, ale moim zdaniem ci, którzy są gotowi stanąć po ich stronie, to są autokraci podobnego kalibru. No, czyli Iran na przykład. No właśnie, jak Putin. I oni mają takie same... Różnica polega tylko na rozwoju cywilizacyjnym oponentów koalicji demokratycznej. To są państwa nie dość, że autorytarne, które stosują metody nieakceptowalne przez nikogo z naszej strony. No to jeszcze do tego znajdujące się technologicznie daleko poza... Czyli zagrożenia nie ma drugą koalicją. Jest. Zagrożenie istnieje zawsze. Zagrożenie istnieje zawsze. Tylko, że kiedy ono wybuchnie i zrealizuje się, myślę, że państwa demokratyczne będą miały środki, żeby je szybko zlikwidować. Jednak są w przewadze. I na koniec, panie ambasadorze, jeżeli pan pozwoli, chciałabym zmienić temat, choć nie do końca, bo jednak o Rosję i Białoruś chodzi. Chciałabym pana poprosić o taką pańską ocenę decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Słyszał pan o tym, wstyd. Biorąc pod uwagę jednoczącą misję ruchu olimpijskiego, że nikogo nie można wykluczać, że to sport, w związku z tym i Rosjanie, i Białorusini mogą wziąć udział w Olimpiadzie, w Igrzyskach, przepraszam. Nie mogą używać co prawda barw narodowych, ale doskonale wiemy, co się dzieje na przykład podczas Australian Open, kiedy Rosjanie wchodzą ze swoim symbolem Z i na cały świat to idzie. Coś ma pan jeszcze do powiedzenia więcej oprócz skandal w sprawie tej decyzji MKOL-u? Tak, to jest skandal i to jest złamanie zasad olimpijskich, ponieważ według zasad olimpijskich w momencie, kiedy się zaczynają jakiekolwiek tego typu działania sportowe, wojna powinna zniknąć z mapy świata. To się nie zdarzyło. W
czasie trwania na przykład Kataru. Nie zdarzy się też przy kolejnych, pewnie przy kolejnych imprezach sportowych. Dlatego absolutnie zasada, która została przyjęta nieco wcześniej, kiedy są państw, sportowcy państw agresorów nie powinni być dopuszczani do tego typu igrzysk, ponieważ to była idea przewodnia zarówno Greków starożytnych, którzy im igrzyska olimpijskie wymyślili, jak i potem barona de Coubertin, który tworzył, który tworzył, odtworzył olimpiady już w czasach współczesnych. Znaczy ja sobie absolutnie nie wyobrażam zapalenia znicza olimpijskiego w towarzystwie chociażby Białorusinów czy Rosjan. Tak, oni mogą być, każdy z indywidualnych sportowców może być Bogu ducha winien. Ale trudno. Oni padają ofiarą swoich państw. No tak. Tak to wygląda. To już nie jest sport. No ja może troszkę patetycznie o tym mówię. Nie, no pani mówi tak, jak odbiera każdy normalny człowiek. Z przykrością trzeba powiedzieć, że jest to decyzja nierozsądna, niedojrzała przede wszystkim, oburzająca również, ale tu nie ma co mnożyć przymiotników, tylko powiedzieć, że władze sportowe przypuszczalnie, to jest domniemanie oczywiście, bo żadnych dowodów na ten temat nie mam, znowu zostały, krótko mówiąc, przekupione przez Rosję. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Bardzo smutne. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za wizytę u nas w studiu. Dziękuję. Andrzej Byrd, ambasador, były ambasador w Niemczech i we Francji, państwa gościem. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Do pana i do zobaczenia. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu Ekspresu Biedrzyckiej. Bardzo państwu dziękujemy za obecność i za aktywność na czacie. Wracamy do państwa jutro o godzinie 9:07. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa Ekspresu. Kłaniamy się państwu bardzo nisko. Proszę się trzymać ciepło i trzymać oczywiście kciuki za naszych polskich tenisistów.